W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Intencja mszy świętej. Modlimy się dzisiaj o zdrowie, błogosławieństwo Boże i łaskę świętego życia dla Gosi i Tomka w dniu ich drugiej rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne dary dla Zosi w trzecią rocznicę urodzin. Przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy, abyśmy mogli godnie złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty rodzicielkę Twojego Syna ustanowiłeś także naszą Matką. Spraw, abyśmy nieustannie trwając w pokucie i na modlitwie za zbawienie świata, mogli coraz skuteczniej szerzyć Królestwo Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Nauka ta zasługuje na wiarę. Jeśli ktoś dąży do biskupstwa, pożąda dobrego zadania. Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania, nie przebierający miary w piciu wina, nieskłonny do bicia, ale opanowany. Niekłótliwy, niechciwy na grosz, dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w uległości z całą godnością. Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, jakżeż będzie troszczył się o Kościół Boży? Nie może być świeżo ochrzczony, ażeby wbiwszy się w pychę, nie wpadł w diabelskie potępienie. Powinien też mieć dobre świadectwo ze strony tych, którzy są z zewnątrz, żeby się nie naraził na wzgardę i sidła diabelskie. Diakonami tak samo winni być ludzie godni w mowie, nieobłudni, nienadużywający wina, niechciwi brudnego zysku, utrzymujący tajemnice wiary w czystym sumieniu. I oni niech będą najpierw poddawani próbie i dopiero wtedy niech spełniają posługę, jeśli są bez zarzutu. Kobiety również czyste, nieskłonne do oczerniania, trzeźwe, wierne we wszystkim. Diakoni niech będą mężami jednej żony, rządzący dobrze dziećmi i własnymi domami. Ci bowiem, skoro dobrze spełnili czynności diakońskie, zdobywają w sobie zaszczytny stopień i ufną śmiałość w wierze, która jest w Chrystusie Jezusie. Oto Słowo Boże. Zawsze uczciwie będę postępował. Zawsze uczciwie będę postępował. Będę śpiewał o sprawiedliwości i łasce. Tobie chcę śpiewać, o Panie,
będę szedł drogą nieskalaną, kiedyż Ty do mnie przyjdziesz. Zawsze uczciwie będę postępował, będę chodził z sercem niewinnym wewnątrz swojego domu. Nie będę zwracał oczu ku sprawie niegodziwej. Zawsze uczciwie będę postępował. Zniszczę każdego, kto skrycie uwłacza bliźniemu. Pysznych oczu i serca nadętego nie zniosę. Oczy swe zwracam na wiernych tej ziemi, aby mogli ze mną zamieszkać. Ten, który kroczy drogą nieskalaną, będzie mi usługiwał. Zawsze będę postępował. Alleluja, alleluja, alleluja. Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus udał się do pewnego miasta zwanego Nain, a szli z nim jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli. I rzekł: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Zmarły usiadł i zaczął mówić i oddał go jego matce. A wszystkich ogarnął strach, wielbili Boga i mówili: wielki prorok powstał wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził lud swój. I rozeszła się ta wieść o nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy na sekundkę. Moi drodzy, kontynuujemy naszą pielgrzymkę i to jest pielgrzymka wiary, bo wiara nas tutaj przywiodła. I też od Maryi, od pastuszków fatimskich chcemy się uczyć, co to jest wiara. Już wczoraj na mszy, na kazaniu wspomnieliśmy sobie, że wiara, no tak jak dzisiaj czasami nam się to wkłada w nasze głowy, prawda? Mówi się, że wiara to są poglądy. Wiara to nie jest tylko pogląd religijny. I my mamy dzisiaj różne takie błędne przeświadczenia na temat tego, czym jest wiara, prawda? Niektórzy właśnie mówią, że to jest tylko i wyłącznie pogląd, że tutaj powinna być absolutna wolność. Jeden twierdzi tak, drugi twierdzi inaczej i właściwie powinniśmy ze sobą zgodnie koegzystować. No, powinniśmy żyć w zgodzie, to nie ulega wątpliwości, ale nie możemy rezygnować z tego prymatu prawdziwości wiary. Inni zaś twierdzą, że wiara to jest jakieś takie wewnętrzne poruszenie, to jest uczucie. To jest coś, prawda, co impulsywnie skłania mnie do czynienia dobra. Jeszcze inni mówią, że wiara to jest po prostu zaufanie Jezusowi. To znaczy zaufać, wierzyć, to znaczy zaufać ludzkimi siłami, prawda. Jesteśmy ludźmi grzeszni, ale ufamy Zbawicielowi i dlatego On będzie i w tym życiu nam pomagał, asystował nam w osiągnięciu naszych celów i doprowadzi nas do życia wiecznego. Moi drodzy, wiara katolicka to jest coś jeszcze innego. To jest jeszcze coś innego. Po pierwsze, wiara to jest coś nadprzyrodzonego.
To nie jest tak, że my, prawda, usłyszeliśmy jakąś teorię i daliśmy jej posłuch, prawda, daliśmy jej wiarę, bo usłyszeliśmy Ewangelię, zastanowiliśmy się i powiedzieliśmy sobie, no w sumie mądre, prawda? To nie jest tylko w ten sposób, to nie w ten sposób działa wiara. To jest, można powiedzieć, to jest mądrość, to jest prawda, która nie jest z tego świata. To jest coś, co, to jest taka prawda, która nie jest z tego świata, ale ona oświeca ten świat. Kiedy my zaczynamy wierzyć, to generalnie nie zmieniają się nasze poglądy na temat tego, prawda, czy Ziemia jest okrągła, czy jest płaska, bo wiadomo, że jest okrągła, tak dla pewności mówię, prawda? Nie zmieniają się nasze poglądy na temat tego, jak funkcjonuje świat, nasze poglądy naukowe, one się nie zmieniają. Ale wszystko zaczynamy rozumieć w innym świetle. Zaczynamy rozumieć, po co to wszystko jest, dlaczego to wszystko jest. Że ten świat nie jest tylko przypadkiem, nie jest tylko jakimś zbiegiem okoliczności, prawda, ale że ten świat jest ukochany. Że człowiek, prawda, to nie jest tylko wytwór natury, ale to jest owoc miłości. To zmienia wiara w takim naszym życiu doczesnym. Czyli to jest jakieś takie spojrzenie nadprzyrodzone, które przychodzi z zewnątrz. Po drugie, wiara to jest pewnego rodzaju, powiedziałbym, przylgnięcie do Boga. Nie tylko zaufanie Bogu, ale to jest przylgnięcie do Boga. To jest zjednoczenie się z Nim. Wiara to jest moment, kiedy Bóg zaczyna mieszkać w naszym sercu, w naszych umysłach i my przyjmujemy to, co jest Jego, jako nasze własne. To jest podobne troszeczkę, tak mi się wydaje, do związku małżeńskiego, prawda? Kiedy dwoje ludzi spotyka się ze sobą, oni są inni, oni są różni. Nie muszą być jakieś podobieństwa, żeby, prawda, coś tam zaiskrzyło. Pewnie jest dużo różnic, ale jak spojrzymy na udane małżeństwa ze stażem, to bardzo często jest tak, że takie małżeństwo już poniekąd ma jakby wspólny umysł, ma wspólny pogląd na świat, ma wspólne jakby odczuwanie i rozumienie tego, co ich otacza. Już nie muszą, jak to się mówi, rozumieją się bez słów. I podobne coś dotyka nas w wierze, prawda? To jest właśnie wiara, kiedy ja nie tylko mam jakieś tam poglądy, ale ufam Bogu, który jest gdzieś wysoko. Ale ja zaczynam patrzeć na ten świat tak, jak patrzy Bóg. Zaczynam go doświadczać tak, jak doświadcza go Bóg. Nie? My możemy powiedzieć, że taki zaczątek wiary widzimy, uwaga, w człowieczeństwie Jezusa, bo Jezus jako Bóg, On widział Boga, nie wierzył, widział Boga. Ale jako człowiek, był w pełni człowiekiem, my widzimy, prawda, że w swoim człowieczeństwie, w swoim ludzkim umyśle, w swojej ludzkiej wrażliwości, no Jezus Chrystus to jest właśnie Bóg wcielony. Człowiek, który myśli jak Bóg, dotyka jak Bóg, działa jak Bóg, kocha jak Bóg, oddaje życie jak Bóg. Nie, to jest wiara. I to samo widzimy u Maryi. Zwróćcie uwagę, prawda, jak jej wiara się rodzi. No tego nie mamy przekazanego w Ewangeliach, bo my wiemy, że Maryja wiemy to z tradycji katolickiej, Maryja od najmłodszych lat była poświęcona na służbę Bożą. Różnie podają różne przekazy, prawda, że i rodzice ją poświęcili, Joachim i Anna, i że ona sama deklarowała od najmłodszych lat jakieś takie przywiązanie do świątyni, przywiązanie do Boga. Natomiast wiemy, prawda, że znała proroctwa Starego Testamentu, że znała pisma, że tęskniła za nimi, że to właśnie kształtowało jakby jej postawę. I zwróćcie uwagę, znowu tutaj, prawda, Maryja wychowana w tradycji, religii naszych, prawda, przodków wierze, narodu izraelskiego. Ona nie tylko, prawda, słucha o jakichś tam proroctwach, ona oczekuje, dla niej to jest coś zobowiązującego, prawda, ona tęskni za Zbawicielem. Bóg powiedział i to jest właśnie osnowa, z której utkane jest moje życie. I w pewnym momencie zdarza się tak, że do Maryi przychodzi archanioł Gabriel i proponuje jej, włącza ją w to, w co ona tęskniła. Mówi, jest plan Boży, on będzie teraz się realizował. I uwaga, to nie jest plan Boży, który będzie realizował się wobec ciebie. Nie, bo my też tak możemy w sposób bierny patrzeć na wiarę, że Pan Bóg będzie działał w moim życiu, prawda, i będzie robił, będzie mnie tutaj pchał na prawo, na lewo, prawda, do przodu, ja będę bezwiednie się poddawał, prawda, Panie Boże, czyń. Przychodzi archanioł Gabriel i mówi, ten plan Boży będzie się realizował, ale z Twoim zaangażowaniem, to Ty zrodzisz Syna Bożego.
ty będziesz jego matką. I popatrzcie, jaka jest postawa Maryi. Maryja właściwie zadaje jedno pytanie, jakże się to stanie, skoro nie znamy męża. To nie jest pytanie wyrażające wątpliwość, ale to jest pytanie wyrażające rozumność. Wiara, moi drodzy, jest rozumna. Ja wierzę, że Bóg będzie działał. Wierzę, że Bóg będzie działał w moim życiu i przeze mnie. Natomiast mam uzasadnione pytanie, jak. No, są takie tendencje współcześnie w wierze, że my nie pytamy jak, domniemamy, że Pan Bóg będzie działał irracjonalnie. Nie, my wiemy jak, prawda? Bóg wprowadza cię na pewną drogę, na przykład drogę małżeństwa. Jak będzie działał? Będzie działał przez ciebie. W jaki sposób staniesz się prorokiem? Dla kogo? Dla swojej żony, dla swoich dzieci. Nie będziesz tym, który głosi Ewangelię. Bóg wprowadza cię w powołanie kapłańskie. Będzie działał jak? Będzie sprowadzał z nieba Jego najświętsze ciało. Panie Boże, jak to możliwe? Jakże się to stanie? Ano w zjednoczeniu ze mną, jeżeli powiesz o chlebie, że jest ciałem, on będzie stawał się ciałem. I do Maryi przychodzi Gabriel i mówi, będziesz matką Najwyższego. Jakże się to stanie? Ano Duch Święty cię osłoni i poczniesz, prawda, z Ducha Świętego, a ten, który będzie poczęty, będzie nazwany Synem Bożym. Wiara jest rozumna. I druga rzecz, prawda, którą Maryja robi, no to ona od razu przyjmuje postawę podporządkowania i posłuszeństwa. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. To są piękne słowa, moi drodzy, i one pokazują, prawda, że zmieniają trochę perspektywę naszego życia. Wiara zmienia perspektywę naszego życia. Moi drodzy, być może wielu z nas jest na takim etapie i to jest, bym powiedział, ten etap życia Maryi sprzed zwiastowania, że my jesteśmy katolikami, my wierzymy, że Pan Bóg coś zapowiedział i coś spełni wobec nas. I jak wygląda wtedy taka wiara? Panie Boże, ja wierzę, bo Ty mnie zbawisz, bo ja mam swoje aspiracje, bo ja mam swoje plany, bo ja mam, prawda, swoje dążenia, Ty mi to zagwarantujesz. Jeżeli będę się modlił, Ty mi to dasz. Moglibyśmy powiedzieć, nawiązując do wczorajszego kazania, wiara matki błogosławionej Łucji, prawda? Jeżeli ja będę modlił się, pościł, Ty mi to dasz. I to jest pewien etap wiary, prawda? Ale potem przychodzi zetknięcie się z samą rzeczywistością. To jest bardzo istotne. Zetknięcie się z Bogiem żywym. I tutaj zmienia się perspektywa, prawda? Ja, który jestem w centrum, przestaję być w centrum. Niech mi się stanie, nie ty mi zrób, niech mi się stanie według Twojego słowa. Bóg staje się centrum, a ja staję się Jego sługą, podporządkowany Jemu. Bo jeżeli Ty jesteś w centrum, Panie Boże, no to wszystko jest w porządku. Jeszcze raz powtórzę, prawda, wiara, ona nie ma prowadzić do tego, że to Bóg będzie w naszym życiu, ale że to my będziemy obecni w życiu Boga, bo zwróćcie uwagę, jak wielu dzisiaj katolików chce, żeby Bóg był w ich życiu. Jak wielu dzisiaj tęskni za tym, żeby Jezus był obecny w ich życiu. Panie Jezu, przyjdź, bo jest mi ciężko. Panie Jezu, przyjdź i pomóż. Panie Jezu, przyjdź i poprowadź nawet. Panie Jezu, przyjdź i bądź obecny i towarzysz mojemu życiu. A jak niewielu jest takich, a tutaj zaczyna się właśnie ta wiara prawdziwa, katolicka. Jak niewielu jest takich, którzy chcą być obecni w życiu Jezusa. Nie? Uczniowie. Jezus był obecny w ich życiu, a kiedy przyszedł krzyż, to oni z Jego życia uciekli. Nie? Żebyśmy my chcieli być obecni tam, gdzie jest Chrystus. Chryste, Ty jesteś ofiarą, i ja współofiaruję siebie. Ty jesteś poniżony i ja jestem z Tobą w Twoim poniżeniu. Ty jesteś w opozycji do tego świata i ja staję naprzeciwko tego świata i nie zgadzam się na jego szaleństwa. Ty jesteś odrzucony i ja cierpię z Tobą Twoje odrzucenie. Wiara Maryi, prawda? Maryja, ona ma udział w hańbie Syna. Ona ma udział w Jego boleści, bo taka jest natura wiary. Ona jednoczy. To nie jest tylko pogląd z zewnątrz, ale my uczestniczymy. Nie? Twoje życie staje się moim, moje życie staje się Twoim. Maryja dlatego jest matką bolesną, dlatego jej serce krwawi, bo ona uczestniczy w tym, co jest Syna.
Ale z drugiej strony właśnie wiara, to zjednoczenie w wierze sprawia, że Maryja uczestniczy w tej chwale, która jest chwałą Syna, dlatego niepokalana, dlatego w niebo wzięta. I uczmy się tak patrzeć na wiarę, prawda? Nie tylko jako przyjęcie poglądu, przyjęcie drogi, ale zjednoczenie. Ty jesteś obecny tu i teraz. Jesteś obecny w moim sercu i ja nie tylko Ciebie przyjmuję, ale ja wchodzę w moje życie. Msza Święta. Moi drodzy, Msza Święta, najświętsza ofiara. Spróbujmy ją przeżywać nie tak, że to tylko Ty, Jezu, przychodzisz do mnie, że to jest spotkanie, ja przyjmuję Ciebie do mojego serca. Ale Ty na tym ołtarzu przecież składasz ofiarę. To jest ta sama ofiara, która miała miejsce 2000 lat temu na krzyżu. Jezus umiera, oddaje swoje życie. Jezus umiera, oddaje swoje życie, prawdziwy, realny. Więc i ja z Tobą współumieram na tej mszy świętej. I ja oddaję moje życie. Jeżeli my tak będziemy przeżywali wiarę, tak przeżywali Eucharystię, gwarantuję Wam, obiecuję Wam, że naprawdę doświadczycie ręki Pana Boga w swoim życiu. Doświadczycie, że Wy jesteście obecni w Nim, a On jest obecny w Was. Bo to jest zwieńczenie, to jest owoc wiary prawdziwie katolickiej. Amen. Powstańmy teraz. I do świętego Boga przez wstawiennictwo naszej ukochanej Matki zanieśmy nasze pokorne prośby. Módlmy się za cały lud Boży, aby idąc za wezwaniem orędzia Maryi w duchu prawdziwej pokuty i modlitwy pracował z pełnym poświęceniem na rzecz odnowy współczesnego świata i rozszerzania Chrystusowego Królestwa. Ciebie prosimy. Za tych, którzy pełnią w Kościele jakąkolwiek misję, aby zjednoczeni z Maryją umieli z wiarą słuchać, kochać i głosić Słowo Boże z coraz większą gorliwością. Ciebie prosimy. Za rządzących państwami, aby wprowadzali na świecie sprawiedliwość i pokój, a współpracując ze sobą doprowadzali do sprawiedliwego podziału dóbr pomiędzy wszystkich mieszkańców ziemi. Ciebie prosimy. O zdrowie, błogosławieństwo Boże i łaskę świętego życia dla Gosi i Tomka w dniu ich drugiej rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo Boże dla Zosi w trzecią rocznicę urodzin. Ciebie prosimy. Za nas tutaj zgromadzonych i za wszystkich pielgrzymów odwiedzających to święte miejsce, aby duch posłuszeństwa i wiary Maryi przenikał ich życie w codzienności. Ciebie prosimy. Boże nieskończenie dobry, który wysłuchujesz próśb Twojego ludu za przyczyną Maryi, Matki Twojego Syna i Matki Kościoła, usłysz nasze błagania i przymnóż nam wiary. Przez Chrystusa, Pana naszego. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę swoją na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego.
Boże nasz Ojcze, przyjmij dary przez nas złożone i oświeć nas światłem Ducha Świętego, abyśmy za przykładem Najświętszej Maryi Panny rozważali Twoje słowa i zachowywali je w naszych sercach. Przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona jest Twoją pokorną służebnicą, która przyjąwszy zwiastowanie z ust Gabriela, poczęła w dziewiczym łonie Księcia Pokoju, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna i naszego Pana. Ona jest Matką wierną, która stała nieustraszona obok krzyża, gdzie Syn jej umierając dla naszego zbawienia, przez krew swoją obdarzył pokojem całe stworzenie. Ona jest uczennicą Chrystusa i służebnicą pokoju, która modląc się z apostołami, oczekiwała obiecanego od Ojca jedności i pokoju, miłości i wesela. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, biskupem tego miejsca oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Franciszkiem, świętą Hiacyntą, błogosławioną Łucją i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Ciało Chrystusa, niechaj mistrzy na życie wieczne.
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, oddając cześć Najświętszej Maryi Pannie Królowej Pokoju, zostaliśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna. Daj nam ducha miłości, abyśmy skutecznie szerzyli wśród nas spokój, który Zbawiciel nam zostawił przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.